Witam serdecznie, wróciliśmy z powrotem, tak, do tej mojej lokówki. Tak? Bierzemy, one to oblizały wszystko, tak? Tu jeszcze, o, zamkniemy już się teraz bardziej szczelnie. Idziemy włożyć do tej lokówki, tak, naszą tą naszą matkę. Tak, zasuwamy po tą naszą matkę unasienioną. Tak, idziemy. Ja tego nie będę robił, kretyn jakiś. Tutaj zamkniemy tego laptopa, żeby nam baterii starczyło, bo to nie wiadomo ile jeszcze będziemy dzisiaj działać. Mamy tą lokówkę, szkoda, że ją tą markerę upaprał. Mógł ją po prostu zostawić. Ja wiem, że to ci pszczelarzy, hodowcy jacyś tam, różni i najróżniejsi, robią właśnie ten motyw, nie? Słuchajcie, jesteśmy w tej naszej budzie. Ja tu spróbuję wam to przedstawić jakoś, tak? Jak ja to robię sobie. Nie? Dobra, słuchajcie, zrobimy to tam. Ja zwyczajnie zamykam się w tej budzie. Ja nie chcę, żeby ta moja matka gdzieś skieprzyła, tak? Więc ja kładę jakiś plastek tu, jakikolwiek. Tak, mam tą moją lokówkę. Tak, to jest najważniejsze. Jeśliśmy sprawdzić, nie wszystko widzicie, słuchajcie. Bo to jest wszystko ważne. To jest wszystko ważne jak cholera. Wszyscy podkładają te matki tam różnie, nie? To gówno z tego wychodzi. A to właśnie musi być to zrobione jakoś tak pieszołowicie. Ja właśnie nie lubię tych klatek, nie lubię ich, za cholerę ich nie lubię. Więc ja tutaj teraz, słuchajcie, otworzę, gdzie ona tu chodzi. Nie lubię tych klatek, one są strasznie zawodne. Bo ona gdzieś tą stópkę tutaj wstawi. Czy to nie wyleciała mi matka? Cholera. Tak. Dobra, mam ją. Mam ją, słuchajcie, widzę, że jest żwawa. Tak, mam ją w garści. Nie przykwiściłem ją niczym. I tu zrobię tylko taką dziurkę, o. Dobra, jest. Jak ona by minie. Ale wyszła, ruchliwe to. To znaczy, że porządna matka, nie? Jako numer jeden wyszła z tej klateczki. Tak, tu te pszczoły zaraz zaczęły brzęczeć w poszukiwaniu jej. Dobra, nie ma jej. O cholera. Widzicie dobrze, jak ja mam dobre oko? Że widzę, że to ona latała. Właśnie myślałem, że ona zacznie chodzić mi po tym plastrze, bo ja często jak matki... O. Dobra, mam ją w lokówce, nic jej się nie stało, na pewno jej nie przygniotłem rękoma, ani nic. Ja już się tyle owadów różnych nałapałem w moim życiu, tak? Że ja doskonale wiem, że ja jej nic nie zrobiłem. Ale kurde, naprawdę, ty, słuchajcie, dobra, mamy ją w lokówce. Mamy ją w tej lokówce, na pewno. Tak? Dlatego ja to zrobiłem w tej budzie. Tak? Bo ja wiem, że w tej budzie to ona nigdzie by mi nie odleciała. A jak ona by mi wyszła gdzieś w cholerę, na trawę gdzieś, na krzaki, to by było po imprezie, tak? A w tej budzie to zawsze ją jakoś tutaj dołem złapać. Dobra, mamy to. Nie? Ja to się owadów nałapałem w życiu, słuchajcie. Tyle, że ja po prostu mam pojęcie, jak to zrobić, nie? Mamy ją w tej lokówce. Tak? To jest świeżo unasieniona matka. Widzę, że te pszczoły się tu jeszcze rozlatują. Więc to może też zrobiliśmy jeszcze trochę za wcześnie. Ale to nic, bo ja jej też od razu przecież nie otworzę, tak? No i dobra, i robię ten motyw. Słuchajcie, że zrobimy takie toż. Damy to bardziej po środku, żeby ta szmatka mi się tutaj nie zaginała pod ciężarem pszczół i tak dalej. Ja tu włożę delikatnie tą ramkę pustą taką jakąś. Tak? Położę ją tutaj, tak, i w tym momencie jeszcze oblejemy to syropkiem, tu w koło, może niekoniecznie na nią, tak.
Może niekoniecznie na nią, jakoś specjalnie. Ale jak ta lokówka się upaczka, to też dobrze, tak? Dobra, mamy to. Najlepiej jakbym miał jakiś syrop ziołowy, no ale nie mam tutaj, no to dobra, jedziemy cukrowym, nie? Dobra. Mamy. I mamy. Uważam, że to były najistotniejsze rzeczy, jakie myśmy zrobili, tak? Teraz niech ona tam siedzi przez tą swoją chwilę, tak? Nawet uważam, że przez jakieś tam 15 minut, tak? Cholera, tu mi tutaj to spieprzyło się mi to. Nie mam żadnej beleczki, mam. Mam, żeby mi się ta szmatka ładnie tu trzymała, tak? Dobra. Te pszczoły to są ogłupiałe. Tak. One teraz będą się jeszcze mi tu rozlatywać i tak dalej, więc... Tak, ja widzę, że one dopiero rozkminiły to, co się z nimi dzieje też, tak? Może trochę zrobiłem to za wcześnie, ale dobra. Nic się nie dzieje. Wszystko jest w porządku, uważam. Wszystko zostało przygotowane, uważam, git. Tak, teraz damy ten dywanik, tak, i niech one sobie tutaj 15 minut siedzą. Ja przyjdę tutaj za jakieś 15 minut, tak? Zobaczę, co one z tym wszystkim zrobiły, prawda? Jeśli zauważę, tak? Za 15 minut, 20, pół godziny, że one będą oblizywać ładnie i tam będą ciągnąć do niej przez tą lokówkę, no to ją wypuszczę. A jeśli będę widział, że się wokół niej kłębią jakoś specjalnie i chcą żądlić jakby tą lokówkę w momencie, kiedy ja ją dotykam, no to będzie gorzej, tak? Ale nie wydaje mi się, żeby ta moja procedura, którą ja tutaj wykonałem, jakoś zrobiła mi jakiś tam dramat, tak? Widzę, że te pszczoły dopiero teraz, tam widzę po uliku z tyłu, z którym żeśmy brali coś, że one dopiero się oblatują, więc tam pszczoła młoda, która chce dzisiaj się obleczyć, to się właśnie zaraz teraz oblatuje. Trochę lipa, nie? Mogło być to zrobione właśnie po jakimś oblocie, wtedy było lepiej. Czyli ta pszczoła, która się tutaj obleci, no ale to pół biedy, nie? Jak ta pszczoła, która jest tutaj, się obleci tutaj, no to to i tak jest nie najgorzej, prawda? Tak, jest super. Mamy tą matkę. Samą w sobie, bez żadnej świty, bez niczego, tak? Tu przygniotę, tak? I idziemy teraz opanować, słuchajcie, kwestię tych cichych wymian tam. A tutaj niech się dzieje na chwilę, co chce, tak? No i gitara. Ewentualnie uważam osobiście, że zaraz im zmniejszę też wylotek. Że to, co nalałem tego cukru tam, żeby to nie powodowało jakiegoś rabunku paskudnego, tak? Tu widzę jakieś gąbki mam w płocie. Ja to ten płot mam właśnie, że go wykorzystuję na ten sposób, że on jest jakąś moją przechowalnią do czegoś. Coś tam do niego nawtykam i jest rakieta, tak? Słuchajcie, i to wszystko się dzieje. Ja jestem taki podgrzany. O Jezu, jak ta matka mi nie wyjdzie, nie? To po prostu chyba... Nie wiem. Nie wiem, dlatego ona na razie niech jest w tej lokówce. I ona jest sama w sobie, nie? Bez żadnych tam innych... Innych. I robię taki wylotek. Czasami ja zrobię, słuchajcie, taki wylotek z tych gąbek, że te pszczoły to muszą wnet wygryźć dziurkę, tak? Muszą wnet wygryźć dziurkę po to, żeby wylatywać. Więc ten wylotek jest na maksa mały, tak? Dobra. Mamy zamknięty wylotek, więc dlaczego do tego, co ja tam ten, to będą nikłe szanse, że one będą się kraść. Niech one teraz te pszczoły tam wylecą też, bo to też jest ten motyw, widzę po nich. Tak? One oblatują ten ul, te co będą chciały wrócić do ula, to wrócą, te co nie, to nie, ale wydaje mi się, że właśnie w tym ulu, w którym byśmy to wyciągali z jednego i drugiego, to tam było na maksa młodej pszczoły,
Tak? Więc wszystko będzie baja. Naprawdę, ja bym chciał, żeby ta matka mi tu została. Mogę wam się przyznać, że dałem za nią z przesyłką 135 zł. Tak? Więc ja pierwszy raz w życiu dałem za matkę tyle kasy. Tak? Tak. Więc trzeba to wykonać sprawnie. Sprawnie. I wydaje mi się, że właśnie to robimy. Nie? Tak, cholera jasna, będzie dobrze. Ja pierniczę. Nie? Żeby to wyszło. Tak? No. Daliśmy taki ul, słuchajcie, że ja że dałem tutaj korpus, który jest bardzo szeroki. Tak? Wnet nadwymiar troszeczkę. Z tego względu, że jak później będę grzebał w tym ulu, to żeby w razie czego jej nie zgnieść, tak? No, z reguły to te wszystkie ule, tak, które się kupuje i tak dalej, to są jakoś w pewnym względzie wymiarowe, tak? Ja to mam różne ule u mnie na pasiece, więc po prostu sobie wybrałem pod tą matkę specjalnie ul, tak? Ja ogólnie nie mam takich motywów, że gniotę te matki. W tym roku zgniotłem tylko raz matkę, co była afera z tą rodziną pod orzechem wtedy, co później była wywieziona do sadu, tak? To tam zgniotłem matkę przypadkowo, ale to te pszczoły też były rozbiegane i głupie, dlatego no tak się stało, jak się stało. No i tyle, nie? Nawet jeśli w tej chwili ta pszczoła młoda się oblatuje w tym uliku, to nawet dobrze, bo ona od jutra, a uważam osobiście, nie wiem, ja jeszcze zrobię za chwilę taki motyw, że wytnę kawałek kraty, nie? Odgrodowej. I tutaj normalnie na tydzień jeszcze wmontuję kratę odgrodową, żeby ta matka mi nie wyszła. W razie czego, że jak dzisiaj się obleci tu pszczoła, to że one będą chciały ją wywalić na lot godowy. No nie? Dlatego ja już tu jeszcze tam zrobię właśnie taki motyw, zaraz na pineski, że będzie tutaj wmontowana, słuchajcie, zrobię taką szparkę, ale że tu będzie jeszcze krata odgrodowa. Ja wiem, że tym pszczołom będzie to przeszkadzać i w ogóle i tak dalej, ale mam to gdzieś, po prostu ta matka ma tam zostać. Ona nie ma wylecieć na żaden lot godowy, ona ma tam być, tak? W momencie, kiedy ona już tam trochę zacznie czerwić, no to jajka składać, no to one nie będą jej wywalać, tak? Wiadomo. Tak? Najważniejszy jest ten moment zaakceptacji. Ja mam to szczęście, że te pszczoły a la włoskie już tu mam na pasiece, tak? Więc zwyczajnie być może one ją bardziej chętnie zaakceptują, bo jak wrzuca się coś do os, no to wtedy jest gorzej, prawda? No i dobra, nie będziemy do tego dotykać, jedziemy dalej.